Cześć, witam wszystkich. Deszcz pada bardzo mocno. Zdaniem niektórych jest to idealna pogoda na sklejanie modeli. Nie wiem do końca, czy tak jest, ale w każdym razie udało mi się dość sporo jedenastki skleić w tym tygodniu. Więc przed Wami rezultat tychże prac. Zapraszam bardzo serdecznie na relację modelarską. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam bardzo serdecznie. Pracę przy modelu na tym etapie zacząłem od zmontowania ze sobą zagłówka i reszty wnętrza kokpitu. To nie jest takie ostateczne jeszcze zmontowanie, ale o tym za chwilę. No i jak wskazuje tutaj naturalna kolej rzeczy, całość została wklejona do środka. Zagłówek wypozycjonowałem już ostatecznie i zamknąłem połówki kadłuba. Tutaj używam, jak widzicie, Tamiya Extra Fine Cement Quick Setting. Pachla cyjanoakrylowa, tym razem zwykły cyjanoakryl. No i szlifowanie. Wkleiłem ten element, w którym jest imitacja zbiornika paliwa wyrzucanego. I przykleiłem osłonę napędu radiostacji. Potem pomalowałem silnik, najpierw Black Base z AK Interactive Extreme Metal, tak samo pierścień Townenda, potem całość otrzymała kolor stalowy. Niektóre detale pomalowałem na czarno z kolei. I naniosłem różne łosze z AK Interactive głównie, ale też czarny oil brusher. To są głównie te takie łosze do silników, tam Engine Oil, Engine Wash. Właściwie to tyle. Oczywiście ten czarny rozpuściłem jeszcze. I taki efekt. Jakoś na tym mało widocznym w sumie silniku udało się uzyskać. Na swoje miejsce powędrowało też usterzenie. Tutaj na klej już je zamontowałem. Wszystko pasuje bardzo dobrze. Choć przy usterzeniu trzeba się przyłożyć, bo wiadomo, wszystko musi być bardzo, bardzo równe. No, zawsze właściwie musi być bardzo równe, wiadomo. Ale tutaj szczególnie trzeba na to zwrócić uwagę, żeby wszystko było wzajemnie pod odpowiednim kątem zamocowane. Jak widzicie, zmontowałem również skrzydła, wycinając wcześniej zbędne w tym przypadku karabiny maszynowe. Tutaj również wszystko znakomicie przebiegło, w sensie znakomicie wszystko do siebie pasowało. Oczywiście trzeba tam obrobić te miejsca, gdzie były one przyłączone do ramki, żeby nic się nie zablokowało. Wkleiłem też lotki. No i właściwie to tyle prac na ten moment.
Części już są właściwie przygotowane do malowania. Myślę, że w przyszłym odcinku właśnie to malowanie będzie miało miejsce. No a teraz zobaczcie zdjęcia. No i jak zwykle potem jeszcze będzie moje podsumowanie odcinka. No dobrze. Pora więc podsumować odcinek. Na początek bardzo Wam chciałem podziękować za to, że tyle pomysłów mi tu podrzuciliście. Oczywiście wszystkie są bardzo ciekawe. Które z nich zostaną zrealizowane? Też mam nadzieję, że wszystkie, chociaż w różnej kolejności myślę. Na pewno, to tak wstępnie oczywiście zapowiadam, bo zobaczę jak to się potoczy. Na pewno duże szanse ma Bies, nowość, która ma się pojawić z Ansera. Anser Plastic Kids. Na pewno bardzo duże szanse mają figurki do Smoleńska 1941. To myślę, że już za niedługo będziemy się tym zajmowali. Myślę, że jakiś duży czterosilnikowy bombowiec też, ale to w dalszym planie. No i oczywiście zobaczę, może uda się skleić jakiś współczesny odrzutowiec, ale oczywiście jak zwykle muszę to jeszcze jakoś sobie tu wszystko uporządkować po kolei. Co do dwupłatowców, owszem, też jestem bardzo chętny. Nawet mam pewien jeszcze sam tutaj z własnej, że tak powiem, inicjatywy pomysł na jeden z nich. W swoim czasie tutaj przedstawię Wam wszystko, jak i co i kiedy będzie sklejane. No i to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam jeszcze raz za wszystko dziękuję. Bardzo Wam dziękuję zwłaszcza za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki, trzymajcie się, cześć!